Norda do Nowej Soli sprowadziłem, już nie pamiętam, chyba 10 czy 12 lat temu. Była to ciężka praca, tak, udało się, bardzo się cieszyliśmy. Włożyłem bardzo dużo pracy w to, żeby Nord Nowej Soli wybudował swoją fabrykę. Tak się stało, to jest świetna firma, 20 tysięcy metrów kwadratowych pod dachem. Ale Nord, współpracując z miastem i ze mną, pani dyrektor poinformowała mnie w imieniu zarządu, że planują wybudowanie nowej fabryki, ale już nie w Nowej Soli, z różnych powodów, tak? Z racji braku miejsca i braku trochę rąk do pracy, z różnych powodów. Więc pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, żeby zatrzymać jednak fabrykę Norda, najbliżej jak się da Nowej Soli i najlepiej w województwie lubuskim, a w ogóle żeby w Polsce została, tak? W związku z czym oczywiste było, że będę próbował podpowiadać zarządowi Norda, żeby fabrykę ulokować, no, porządnym, dobrym, zasługującym na to miejscu. Pierwsza miejscowość, jaka mi przyszła do głowy, którą bardzo lubię i szanuję, w której często bywam, to jest Szprotawa. Tak? Więc moja rola ograniczała się tylko do tego, że w rozmowie z panią dyrektor firmy Nord zasugerowałem, że najlepszym miejscem do zainwestowania jest Szprotawa. Tak? Ja podpowiedziałem zarządowi Norda, gdzie jest najlepsze miejsce na świecie, poza Nową Solą oczywiście, do wybudowania fabryki. I tak naprawdę na tym moja rola się skończyła. Ja zadzwoniłem oczywiście do burmistrza Szprotawy, przekazałem kontakt pani dyrektor Norda i dalej już samorządowcy ze Szprotawy prowadzili sprawę budowy fabryki i obsługiwały Norda. Mojego udziału już w tym nie było. Więc to, że wskazałem Szprotawę i podpowiedziałem zarządowi, to prawda, ale większego udziału już w samym procesie inwestycyjnym nie miałem. Tym się zajmowali samorządowcy Szprotawy. Tyle. Chyba raczej nie zasługuję na tytuł honorowego obywatela Szprotawy, aczkolwiek bardzo lubię to miasto, często tam bywam i jest mi bardzo miło, że zostałem doceniony. Myślę, że jest wiele osób bardziej zasłużonych dla Szprotawy. Bardzo się cieszę, dziękuję. Jeżeli taki tytuł będzie mi przyznany, to oczywiście go przyjmę, bo ja nie zlekceważę mieszkańców Szprotawy, których bardzo szanuję, w Szprotawie, w której bywam i chętnie Szprotawie pomogę. Nie tylko jako prezydent, tak jak do tej pory, tak? Bo moje zasługi jakie, tak? Ale jako szef Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego od wielu, wielu lat, od 8 lat zarządzam zrzeszeniem, współpracuję z samorządem szprotawskim, jako prezydent Nowej Soli, jak członek Zarządu Związku Miast Polskich, robię wiele dla samorządu. Jeżeli tą moją działalność mieszkańcy Szprotawy dostrzegają i doceniają, jest mi bardzo miło. Jeśli chodzi o inne aspekty, tak jak powiedziałem, pomagam Szprotawie, ale mój ten udział chyba jednak nie zasługuje na honorowego obywatela. Jeszcze może trzeba byłoby poczekać, jeszcze popracuję, jeszcze Szprotawie może parę razy pomogę. Może wtedy, ale oczywiście jeżeli będzie mi przyznany, nie odmówię, bo byłoby to faux pas wobec i niegrzeczność wobec mieszkańców Szprotawy, których bardzo szanuję.